trener KGHM Zagłębia Lubin Łukasz Smolarow. Panie trenerze, jesteśmy po meczu z Jagiellonią Białystok. Miedziowie nie wracają do Lubina, jadą nad morze. No tak, postanowiliśmy już nie wracać do Lubina ze względu na wypoczynek przede wszystkim i na te trudy podróży, które, no, które tutaj nam doskwierają przy takich odległościach już na samą północ Polski. Także udajemy się do Cetniewa, tam spędzimy najbliższe dni na tym, aby przygotować się dobrze do meczu przeciwko Lechii Gdańsk. No, nie ma co ukrywać, że te dni przede wszystkim będą oparte na odpoczynku, na takiej regeneracji. Ostatnio bramki strzelone przez Miedziowych głową. Dokładamy kolejne trafienia w ten sposób. Można powiedzieć, że i Krzysiek Piątek i Michał Papadopoulos przyzwyczaili już do tych kilku bramek, które strzelają. No jest to jakaś reguła, jest to jakaś powtarzalność. Na pewno cieszy, że, no, że te bramki też się rozkładają na naszych napastników. Mamy ich tam dwóch z przodu i oni potrafią się podzielić tą pracą wykonywaną, a także tym łupem strzeleckim. Kibiców i piłkarzy cieszy zero z tyłu, a trenerów? Tak, z pewnością no, trenerów też cieszy zero z tyłu. Powiedzmy, nie mieliśmy jakiejś tutaj fobii tego, że Zagłębie traci bramki, bo strzelaliśmy tych bramek więcej ostatnimi momentami, no, ale na pewno w tej naszym takim dążeniu do poprawy, dążeniu do doskonałości, to czyste konto to jest ważna rzecz. I z pewnością po meczu z Jagiellonią trener Bako jest bardzo zadowolony. Do Cetniewa na ten mini obóz jedzie 20 zawodników. Tak, jest z nami m.in. Jan Wlasko, który wraca po urazie do zdrowia, także przed nim tutaj w trakcie tego obozu też określona praca do wykonania, która na pewno pozwoli mu szybciej powrócić do 18 czy do pierwszej 11 Zagłębia. Gra Zagłębia i Zagłębie rozkręca się z meczu na mecz. Zagłębie jest jeszcze w stanie zaskoczyć kibiców? Myślę, że tak, że wiele rzeczy jest jeszcze do dopracowania. Oczywiście chcemy też utrzymać ten styl gry, ale mamy wrażenie, myślę, że uzasadnione wrażenie, że z meczu na mecz no, wielu zawodników naprawdę robi postępy. Tak? Czy to są zawodnicy ci młodzi, czy to są ci, którzy jeszcze tej ekstraklasy tak bardzo się nie najedli, tak bardzo nie nasmakowali. Myślę, że oni też się rozkręcają i co najlepsze jeszcze przed nami.